mam miłą wiadomość, bo w tym roku, mimo że wielkie były problemy z systemami wcześniej płatności bezpośrednich, udało się nam to ustabilizować. W tym roku rolnicy dostaną dopłat 10 miliardów złotych do końca listopada. To jest 70% płatności. W związku z tym dobre jest przelicznik kursu euro. Mało to, przez okres późnojesienny będą mogli zakupić sprzęt taniej, czy też mieć pieniądze.